Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dziś przepiękny, słoneczny dzień. Chcę się biegać, chociaż jestem nieco przeziębiony i delikatnie mnie gdzieś tam podłamuje, ale nie ma wymóweczek. Trzeba to albo przełamać, albo się naprawdę złamać i położyć do łóżka. Natomiast dziś w parku, jak już będę do Was ględził, to poględzę o swojej strategii aktywnej, którą stosuję na IGZE. Powiem, dlaczego taka strategia, jak to wygląda na tle całego portfela. No i też powiem nieco o samym procesie inwestowania, jak to wygląda z mojej perspektywy i co po latach mógłbym tutaj powiedzieć do osób mniej doświadczonych, które być może same zastanawiają się, jak inwestować. To co, widzimy się w parku za chwilę. No to witam już z parku po mniej więcej 4-5 km przebiegniętych. A dziś, tak jak już zapowiadałem wcześniej, jeszcze z domu, chciałbym do Was powiedzieć nieco o mojej strategii na koncie IGZE. Dlatego, że akurat ostatnio dużo mówiłem o strategiach pasywnych, to dziś nieco porozmawiam o aktywnej strategii, jaką ja wykorzystuję na swoim koncie IGZE, którą zresztą pokazuję publicznie, czy to konto pokazuję publicznie, można sobie sprawdzić u mnie na stronie, zresztą link też będzie pod filmem. I chciałbym, żeby ten film dla jasności nie był traktowany jako reklama samej strategii, żeby ktoś po prostu od razu rzucił się do jej używania, a raczej, żeby to był taki materiał do przemyślenia i żeby też ktoś mógł sobie uświadomić, dlaczego faktycznie inwestowanie aktywne może być dla, być może nawet większości, po prostu trudnym zajęciem, przynajmniej w takim rozumieniu inwestowanie aktywne, jak ja na to spoglądam, i dlaczego faktycznie dla prawdopodobnie większości inwestowanie pasywne to jest bardzo dobra opcja. To może zacznijmy od razu od mięcha i powiem, na czym strategia polega, bo sama koncepcja, sama idea tej strategii jest banalna. Inwestuję tylko i wyłącznie na koncie IGZE w spółki z GPW. Przy okazji wczoraj nawet na Twitterze pokazałem, że indeks WIG20, ale ten nie Total Return, czyli bez dywidend, jest właściwie na poziomach z roku 1994, czyli sprzed 28 lat, czyli no, można powiedzieć, że przez 28 lat ten indeks stoi w miejscu, buksuje w miejscu. Oczywiście to jest przerysowane, bo jak powiedziałem, nie ma tutaj dywidend, to odnosi się tylko do 20 największych spółek na GPW, no ale dla porównania na przykład S&P 500 również bez dywidend w tym czasie wzrosło o prawie 10 razy. To pokazuje na skalę porażki niestety polskiego rynku kapitałowego. Ale mimo wszystko, jak na złość, chciałbym mamie odmrozić uszy i na koncie IGZE, który tutaj od razu też dopowiem, stanowi bardzo niewielki procent mojego całego portfela. Tam postanowiłem sobie zaszaleć w dość agresywną strategię, która jest praktycznie zawsze pod korek w akcjach. I na czym polega ta strategia? Strategia jest bardzo prosta. Biorę sobie przede wszystkim na tapet spółki z indeksu WIG20, WIG40 i SWIG80, czyli spółki największe, średnie i małe. Łącznie to jest 140 spółek, największych spółek z całego WIG-u. Na naszej giełdzie, nie licząc New Connect, będzie chyba coś koło 400 kilku spółek. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Nie jest to istotne. Ja w każdym razie spoglądam tylko na te 140 największych spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. I następnie każdego miesiąca biorę te spółki i filtruję według trendu. I wybieram te spółki, które mają najładniejszy, tak powiem kolokwialnie, trend pół roku do 12 miesięcy, które w tym okresie najładniej rosły. To znaczy najładniej, to znaczy, że to nie było tylko, że pionowy strzał w górę i duża stopa zwrotu, tylko gdzie ten przyrost, ten trend był w miarę łagodny. A tak przynajmniej jest stworzony ranking, że tam nie jest tylko uwzględniana stopa zwrotu, ale również kwestia zmienności. No i każdego miesiąca mam ten ranking zbudowany i ze szczytu tego rankingu biorę 5 najlepszych spółek, najlepszych w rozumieniu tego rankingu, o ile faktycznie jest tam tyle spółek, bo może się zdarzyć tak, że w rankingu nie ma nawet 5 spółek, bo wszystkie solidarnie tylko i wyłącznie spadają, no to wtedy w portfelu dla tej części nieobsadzonej przez spółki ląduje gotówka. Ale to nie oznacza, że w portfelu jest tylko 5 spółek, bo ja robię to
co miesiąc, ale te spółki, jeżeli już wybieram z rankingu, one lądują w portfelu na 3 miesiące. Natomiast w kolejnym miesiącu dla 1/3 innej części portfela robię to samo. Mówiąc krótko, portfel jest podzielony na 3 części, każda jest rebalansowana czy aktualizowana co kwartał, ale z przesunięciem o miesiąc, więc dlatego co miesiąc 1/3 portfela jest aktualizowana. No i na przykład wczoraj faktycznie była połowa miesiąca i był czas, żeby zaktualizować skład portfela, czyli może się zdarzyć tak, że te spółki, które kupiłem 3 miesiące temu, nadal w tym portfelu pozostają, ale może się zdarzyć tak, że wszystkie dokładnie wylatują i wlatują nowe spółki. Nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o samą koncepcję. Ta strategia to jest po prostu momentum. Tutaj nie ma żadnych cudów. Kupujemy spółki, które rosną, nie chcemy spółek, które spadają. Dla jasności, to o czym mówię, to nie jest szukanie świętego graala, to nie jest szukanie cudownej strategii, która nagle spowoduje, że będziemy milionerami z bardzo niewielkiej kwoty. To jest przede wszystkim sposób, jaki ja lubię na inwestowanie, poparty twardymi danymi i twardymi regułami działania. I to jest najważniejsze w inwestowaniu, żebyśmy mieli reguły postępowania. Jeżeli my inwestujemy tylko na bazie tego, co nam się wydaje, to najpewniej, a zwłaszcza jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia, źle się to skończy. To jest kwestia prawdopodobnie tylko czasu. Przy okazji są też osoby, które kpią z takiego podejścia. Tak, śmieją się, że to jest tylko fajne w backtestach, a w praktyce to nie działa. O ile jestem w stanie skłonny się zgodzić z tym, że można popełnić masę błędów również przy próbie szukania świętego graala, przy próbie maltretowania danych i wyszukiwania jakichś cudownych wzorców, które tylko i wyłącznie zdarzyły się w przeszłości, nie mają szansy powodzenia w przyszłości, o tyle tutaj, jeżeli chodzi o to, o czym mówię, czyli momentum, czyli podążanie za trendem, czyli szukanie spółek, które rosną, to jest anomalia stara jak świat. Owszem, moja jest tutaj, że tak powiem, cała otoczka i dopracowanie tego w szczegółach, natomiast sama koncepcja jest prosta. Kupujemy te spółki, które rosną. Stosuję ją dopiero od lutego zeszłego roku. I w zeszłym roku, gdy polska giełda rosła, ta strategia radziła sobie świetnie, znakomicie i nawet pobiła rynek. W tym roku oczywiście są spadki, więc ta strategia również traci. No nie ma tutaj cudów. No jeżeli akcje spadają, no to ciężko jest zarabiać na rynku, który po prostu spada, zwłaszcza, że nie możemy grać tutaj na spadki. I to też widać po reakcjach wielu osób, które gdzieś mnie tam śledzą. W zeszłym roku ta strategia cieszyła się wielkim zainteresowaniem, bo nagle ludzie zobaczyli, że ta strategia mogła o kilkanaście, kilkadziesiąt procent w krótkim czasie pobijać benchmark, jakim jest indeks WIG, czyli szeroki indeks giełdowy w Polsce na GPW, natomiast w tym roku są spadki, co prawda strategia traci mniej niż szeroki rynek, ale to zainteresowanie jest mniejsze i jestem przekonany, że o ile tylko będę dalej to robił publicznie, to w pewnym momencie, kiedy znów rynek odbije i ta strategia będzie mocno zarabiać, to wtedy znów zainteresowanie wzrośnie i ludzie będą dopytywać, co to za strategia. I dlatego też o tym mówię dzisiaj, że inwestowanie to jest bardzo nudna i bardzo żmudna robota, dlatego że ona nie wymaga wcale tego, żebyśmy siedzieli wiele nad rynkiem. W takim przypadku my tak naprawdę możemy po prostu poświęcać na nią kilka minut, kilkanaście minut w miesiącu. Natomiast musimy się liczyć z tym, że przez wiele miesięcy, czy wręcz nawet przez kilka lat, nasza strategia będzie na stracie albo będzie szła bokiem. Nie dlatego, że ona się popsuła, tylko dlatego, że po prostu rynek również nie jest sprzyjający i rynek również nie rośnie. Dla przykładu, ta strategia historycznie na GPW była nawet przez, jeśli dobrze pamiętam, 4-5 lat w trendzie bocznym, czy gdzieś pod wodą. I proszę sobie wyobrazić, przez 4-5 lat, że ktoś jest na stracie. A nie jest to niczym dziwnym przy takich strategiach. Zresztą, jeżeli uważacie, że to jest kwestia tylko tej strategii, Warren Buffett ze swoim flagowym wręcz produktem, w cudzysłowie tak powiedziawszy, czyli Berkshire Hathaway po roku 2009, to jego portfel po spadku o około 50% wychodził z tej straty też przez około 5 lat. Także no, wyobraźcie sobie, to jest najlepszy inwestor na świecie. Bardzo ważne w inwestowaniu jest to, żebyśmy mieli powtarzalny proces decyzyjny.
I dzięki temu po pierwsze mamy pewność, że możemy zweryfikować te wyniki, a po drugie mamy też pewność, że możemy ten proces decyzyjny dalej już wykorzystać dla nas w przyszłości. I to jest bardzo istotne. Natomiast proces decyzyjny to jest jedno, a my i nasze emocje to jest drugie. Przepraszam za odgłosy z boku, ale widać, że emocje biorą górę przy grze w piłkę nożną. Jeżeli ktoś w ogóle byłby zainteresowany taką strategią, o której ja dziś tutaj mówiłem, to jak wspominałem, pod tym filmem jest link i można sobie sprawdzić. I dla jasności, to nie jest zachęta do tego, żebyście z tego korzystali, ale jest to przede wszystkim przykład na to, jak można w praktyce inwestować w sposób aktywny. Osobiście mam taką nadzieję, że pokazując, jak ja to robię publicznie, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Będziecie mogli zobaczyć, że tak naprawdę przez większość czasu to jest mega wielka nuda. Ja sobie zawsze żartuję, że emocje są jak na grzybach. Że są długie miesiące, kiedy wy dostajecie wpierdziel, mówiąc tak zupełnie wprost od rynku, a tu trzeba robić po prostu swoje. Nie ma tutaj miejsca na kombinowanie. Musicie z dyscypliną realizować strategię, którą obraliście. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ta strategia miała sens. I w tym przypadku o tyle się nie boję, że ta strategia popsuła się, ponieważ prędzej czy później, o ile cały rynek w Polsce się nie zatopi, te wzrosty będą i będą przynajmniej na wybranej grupie spółek i wtedy ta strategia je wyfiltruje i włoży do portfela. Inwestowanie pasywne ma tutaj tę zaletę, że ktoś nie musi się bać, przynajmniej jeżeli robi to w sposób globalny, o polski rynek, tylko wkłada do koszyka globalny koszyk akcji, najlepiej w postaci jakiegoś szerokiego indeksu. No i wtedy właściwie jedyna możliwość, żeby coś poszło nie tak, no to jest koniec świata, no ale jak to mówi klasyk, wtedy i tak byśmy nie zarobili pieniędzy, bo on zdarzy się tylko jeden raz i nie byłoby nawet jak zrealizować zysków. A dlaczego robię to na koncie XZ? Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że na tym koncie nie trzeba płacić podatków, a ta strategia, ponieważ jest aktywna, ciągle by generowała zdarzenia podatkowe. No więc na XZ ten problem odpada. Po drugie, XZ to jest bardzo niewielka część mojego portfela, a chciałem, żeby w części portfela mieć również polskie aktywa. No i faktycznie XZ jest w 100% tylko polskimi akcjami wypełnione oraz również część IKE, o którym powiem przy innej jeszcze okazji. No i wreszcie myślę też, że ta strategia ma wielki potencjał. To znaczy ja wiem, że teraz jest mizeria i chociaż udaje mi się pobijać rynek, no to i tak rynek jest na minusie. Dla przykładu od roku zeszłego, od lutego, moja strategia w tym momencie jest gdzieś minus 10% pod wodą. Dla jasności, rynek jest około szeroki, prawie minus 20% pod wodą, no ale no nie jest to coś, czym mógłbym się tutaj pochwalić, że będą klikały miliony ludzi, bo wiele zarobiłem. Oczywiście w zeszłym roku zarobiłem kilkadziesiąt procent, no ale niestety poszło wszystko do piachu. Natomiast wiem, że jeżeli trafi się wieloletni trend wzrostowy, to ta strategia z całkiem sporym prawdopodobieństwem pobije rynek i to znacząco, a więc ta stopa zwrotu może być całkiem interesująca. No a znów, tutaj ze względów podatkowych, warto robić takie rzeczy na kontach nieopodatkowanych, ponieważ dzięki temu te nasze preferencje podatkowe będą mogły jeszcze lepiej działać na naszą korzyść. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli się podobało, to bardzo będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję tego kanału, a jeżeli macie pytania, to zachęcam do ich zadawania w sekcji z komentarzami. Będę starał się odpowiadać i zachęcam również do tego, żeby sobie przeczytać podlinkowany artykuł, który dokładnie opisuje tę strategię. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Ja wracam do domu, prysznic i do pracy i mam nadzieję, że chorobsko mnie tutaj nie złamie, a przynajmniej będę wszystko robił, żeby się nie dać. Trzymajcie się, hej!